Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 122 odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj rozpoczynamy, mam nadzieję, cotygodniową serię na rankingów, notowań w drodze o nagrody na koniec sezonu. Zaczynamy od debiutantów, gdyż ich póki co, przynajmniej dla mnie, najłatwiej ocenić po pierwszych półtora miesiąca praktycznie rozgrywek. Debiutantów, którzy w tym roku stanowią naprawdę dobrą grupę. Grupę, w której wielu zawodników się wyróżnia. Jak dzisiaj robiłem notatki, to wybranie końcowej dziesiątki, tej najlepszej, którą wam przedstawię, było dosyć trudne, szczególnie w okolicach miejsca od 8 do 12 mniej więcej. I kilku graczy, którzy mi się bardzo podobają, musiałem pominąć. Więc tak pokrótce, chociaż po 2-3 słowa na ich temat powiem wam, na kogo wam polecam zwracać uwagę. Zacznę od tych, którzy na razie najmniej się pokazują na parkiecie, ale warto na nich patrzeć, bo coś ciekawego wnoszą. Więc na początek polecam wam zajrzenie do Miami Heat, gdzie swoje pierwsze kroki w NBA stawia Chris Silva. Jest to rezerwowy środkowy, który gra na razie średnio tylko około 10 minut na mecz, ale są to bardzo efektywne minuty zawsze w jego wykonaniu. Silva jest gościem, który indywidualnie nie gra. On nie dostaje piłki do grania tyłem do kosza, on albo dobitki, albo granie alley-oopów, albo granie po prostu pick and rolli. Natomiast jest bardzo atletyczny, jest gościem, który haruje jak wół po obu stronach parkietu. Mam wrażenie, że porusza się podobnie do Jadonisa Haslema, tylko jest dużo bardziej atletyczny. Więc to może być kolejny świetny zawodnik, którego gdzieś z czeluści wyciągnęli Miami Heat. Kolejny gracz, na którego polecam wam zwrócić uwagę, to jest Jackson Hayes z Nowego Orleanu, który nie zagrał pierwszych kilku spotkań, natomiast w tej chwili ma już 18 spotkań na koncie, średnio 20 minut, dostaje te minuty m.in. dlatego, że nie gra Zion Williamson, ale Jackson Hayes bardzo dobrze je wykorzystuje. Jest też bardzo efektywny jak Silva, trafia 61% swoich rzutów z gry, też najczęściej jest wykorzystywany tylko blisko kosza, nie oddaje rzutów w ogóle ani z półdystansu, oddał 2 trójki w tym sezonie. Natomiast w tych 20 minutach daje ponad 8 punktów, ponad 4 zbiórki, blisko 1 blok na mecz, także też warto do niego zajrzeć. Jeśli z kolei lubicie strzelców za 3, którzy mogą z czasem rozwijać kolejne rzeczy, to zdecydowanie zajrzyjcie do Phoenix Suns i spójrzcie, jak sobie radzi Cameron Johnson. Debiutant wybrany przez Phoenix dosyć wysoko, krytykowany był ten wybór, natomiast Johnson na razie się broni, bo trafia aż 41% swoich trójek. To jest jeden z najlepszych wyników wśród debiutantów. Przynajmniej wśród tych, których ja sam sobie tutaj wynotowałem, bo w moich notatkach jest ich 27. No i od niego to jest chyba w tej chwili 4., 5. wynik mniej więcej wśród debiutantów, więc jest to bardzo dobry wynik. Tym bardziej, że Johnson oddaje blisko 5 rzutów na mecz z załuku, więc to naprawdę jest dobry rezultat. Na kogo jeszcze chciałbym, żebyście zwrócili uwagę? Myślę, że można też spojrzeć do Cleveland Cavaliers, gdzie powoli coraz lepiej radzi sobie Darius Garland. I jeszcze na koniec też polecam wam Minnesota Timberwolves, Jared Culver, który na razie ma problemy ze skutecznością, bo rzuca poniżej 40% z gry, poniżej 30% za 3 i poniżej 50% z wolnych. Ale to jest zawodnik, który daje bardzo dużo, jeśli chodzi o defensywy, bo jest dobry i w przechwytach, i w blokach, i w kryciu w ogóle zawodników, których ma naprzeciw siebie. I wydaje się być bardzo przydatnym zawodnikiem, który w Minnesocie po prostu się sprawdzi na dłuższą metę. Okej, okay, ale przejdźmy do pierwszej dziesiątki, bo to ona jest najważniejsza. Teraz ważna uwaga, o każdym zawodniku, o którym będę mówił, będzie się pojawiła w tle grafika z jego statystykami, więc jeśli chcecie zobaczyć troszkę więcej niż to, co ja opowiadam, to po prostu spójrzcie tam zawsze do każdego gracza 4 statystyki najważniejsze. Oczywiście z tych podstawowych się pojawią, więc możecie zawsze się podeprzeć nimi, jeśli ja o nich po prostu nie będę mówił. Miejsce 10, zawodnik Chicago Bulls Coby White, który miał dużo lepszy start sezonu, ale mam wrażenie, że ostatnio trochę spuścił z tonu. Coby White, który musiał trochę się przebranżowić, gdy przyszedł do NBA, bo zupełnie przestał grać na piłce. Jest zawodnikiem trzymanym najczęściej gdzieś w rogu, zawodnikiem, który dostaje piłkę i najczęściej rzuca od razu po jej otrzymaniu i nie do końca ewidentnie się w tym odnajduje. Oddaje strasznie dużo trójek,
trójek, bo to jest blisko 6 trójek na mecz. Trafia na razie tylko co trzecią i trochę tego brakuje, ale to mam wrażenie jest problem nie samego White'a, tylko ogólnie Chicago Bulls, którzy grają bardzo słabo od początku sezonu. No i on tutaj nie jest rozwiązaniem na ich wszystkie problemy, ale też z drugiej strony nie można oczekiwać od niego, że będzie tym rozwiązaniem. Niemniej White zasługuje na razie na 10 miejsce. Miał moment taki, w którym rzucał bardzo dużo trójek, chyba 4 mecze z rzędu powyżej 5 po 5 trójek lub więcej. I to był ten moment, w którym on rzeczywiście się gdzieś tam pokazał. Natomiast brakuje zdecydowanie u niego stabilizacji, szczególnie w ostatnich meczach. Miejsce 9. Zawodnik Atlanta Hawks DeAndre Hunter. Hunter, który mam wrażenie przyszedł do NBA nieco w cieniu Cama Reddisha, wybranego przez Atlanta Hawks także w drafcie. I Hunter, który miał być gdzieś tam dalszym zawodnikiem, mniej efektywnym. Natomiast on korzysta poniekąd na braku Johna Collinsa, który jest zawieszony za stosowanie niedozwolonych środków. No i Hunter świetnie z tej roli się wywiązuje. Co najważniejsze, u niego widać ten progres z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień. Jego statystyki, jego średnie rosną regularnie. Ostatnie mecze są w jego wykonaniu już bardzo dobre, bo ten poziom kilkunastu punktów na mecz już ustabilizował. W ostatnich spotkaniach rzucił chyba nawet rekordową liczbę punktów w karierze dotychczasowej krótkiej, bo tylko 21-meczowej, ale zawsze. No i pokazuje się jako dobry zawodnik, który pasuje do Trae Younga, a to jest, wydaje mi się, kluczowe dla powodzenia Atlanta Hawks, nawet pomimo tego, że oni póki co szorują mocno od dno tabeli ligowej, to są lepsi chyba tylko w tej chwili od Golden State Warriors i od New York Knicks i też mieli serię chyba 12 porażek z rzędu, więc tu Atlanta Hawks zdecydowanie na minus, ale DeAndre Hunter, tak jak mówię, zaskoczył zdecydowanie bardziej pozytywnie niż choćby Cam Reddish. Miejsce 8. Rezerwowy Memphis Grizzlies, czyli Brandon Clark. Brandon Clark, który skazany był na to, żeby nie być gwiazdą w tej drużynie. Brandon Clark, który zachwycił podczas ligi letniej, ale tu wiadomo było, że będzie dostawał minutę tylko za Jarenem Jacksonem Juniorem i za Jonasem Valanciunasem. No i tak też jest, bo Brandon Clark gra tylko 21 minut na mecz, ale wykorzystuje te minuty bardzo, ale to bardzo efektywnie, wręcz wyciska je niczym my wyciskamy gąbkę, tak? No, w tych 21 minut prawie 12 punktów, prawie 6 zbiórek, prawie 1 blok, świetna skuteczność z gry, bo to jest 63%. Do tego nie boi się rzucać za 3, tych których nie oddaje jakoś wiele, bo to jest tylko 22 oddane w ciągu 18 meczów, ale trafia 45%, więc jest na razie bardzo, bardzo dobrze. I takie mam wrażenie, że jeżeli patrzysz na Memphis Grizzlies, zaglądasz na ich spotkania, co pewnie u nas nie jest zbyt częste, ale jest jakaś część fanów oddana Memphis Grizzlies, no to Brandon Clark jest jednym z tych graczy, których warto oglądać, bo haruje po obu stronach parkietu, bo jest też bardzo efektowny. Możecie też zobaczyć sporo jego fajnych wsadów, dobrych bloków i widać też, że układa mu się dobrze współpraca z drugim debiutantem Jamorantem, o którym za jakiś czas. Natomiast no tutaj Brandon Clark zdecydowanie na plus, tym bardziej, że to był zawodnik wybrany dosyć daleko w drafcie. Miejsce 7. PJ Washington, Charlotte Hornets. Charlotte Hornets, którzy są jedną z najbardziej pozytywnych niespodzianek tej 1/4 sezonu, bo praktycznie 1/4 sezonu, już ponad 1/4 sezonu za nami. I PJ Washington jest tutaj, wydaje mi się, trzecim najistotniejszym graczem obok Devonta Grahama i Terry'ego Rozier'a. Washington wszedł z marszu do pierwszej piątki i jest po prostu bardzo solidnym gościem. To nie jest zawodnik, którego w pierwszej chwili się szuka w ataku Charlotte Hornets, natomiast jest to zawodnik, którego można wykorzystać nie tylko do rzutów za trzy, ale też do izolowania i grania nawet tyłem do kosza, co Washington parę razy pokazał. Co jest bardzo istotne w jego grze, on nie marnuje za dużo sytuacji w ataku. Trafia 50% z gry, 40% trójek, no i regularnie dostarcza te punkty. U niego też nie widać takich dużych wahnięć formy. Ten pierwszy mecz sezonu miał wybuchowy, bo na 20 kilka punktów i chyba 7 czy 8 trójek. Natomiast później troszkę oczywiście obniżył ten poziom, bo gdyby cały czas tak grał, no to byśmy w tym momencie wszędzie o nim mówili. Natomiast jest to poziom stały, regularny i też on pomaga bardzo w tym, żeby Charlotte Hornets byli gdzieś tam w okolicach tego 7-10 miejsca w konferencji wschodniej. Miejsce 6. Rui Hachimura z Washington Wizards.
Japończyk ma jeden z najlepszych występów debiutantów w tym sezonie. Wrzucił 30 punktów w jednym z ostatnich spotkań, chyba przeciwko Clippersom, jeśli dobrze pamiętam. No i Hachimura też w pewnym momencie się ustabilizował, bo też początek sezonu miał taki, że przez kilka meczów nie mógł trafić żadnej trójki, miał kilka słabszych spotkań, miał problemy z faulami wielokrotnie i to trochę wydawało się, że jest jakiś problem, bo Washington Wizards od początku grali szybko, od początku zdobywali mnóstwo punktów i gdzieś Hachimura przy tym wszystkim ginął. Natomiast od pewnego momentu mam wrażenie, że nie wiem, może większa pewność siebie, może po prostu lepsze dopasowanie, lepsze zgranie z innymi zawodnikami, ale Hachimura złapał rytm i gra coraz lepiej. Jak widzicie po jego statystykach, są one dosyć solidne, jak na debiutanta, on gra 28 minut na mecz, natomiast jeszcze zdecydowanie do poprawy są trójki w jego wykonaniu, bo na razie trafił tylko 21%, oddając średnio dwie trójki na mecz, więc tu jest jeszcze pole do poprawy. No i też obrona, bo w której ogólnie Washington Wizards są słabi, a Hachimura tutaj wcale jakoś nie bryluje na tle kolegów, którzy też szorują do tabeli, jeśli chodzi o tracone punkty. Miejsce piąte, RJ Barrett z New York Knicks. Długo się zastanawiam, czy Barretta nie wstawić wyżej, ale jednak wydaje mi się, że mimo wszystko wymagania w stosunku do niego są takie, że niestety nie mogę sobie pozwolić na to, żeby on trafił wyżej niż piąte miejsce, przynajmniej przy takiej konkurencji. Barrett, na którym ciąży ciężar tak naprawdę oczekiwań kibiców New York Knicks, bo to jest zawodnik, o którym się myśli, że on ma pociągnąć tą drużynę do końcu lepszej gry przez następne lata i na razie na tyle, na ile jest w stanie, to sobie radzi. Na pewno Barrett jest fizycznie przygotowany już do NBA, co pokazuje w poszczególnych meczach, gdzie nie daje po prostu sobie w kaszę dmuchać, walczy rzeczywiście twardo, siłowo z pozostałymi zawodnikami, z rywalami i pod tym względem on nikogo nie odstaje. Problemem na razie jego jest skuteczność, bo on trafia poniżej 40% z gry i ledwie poniżej 53% z linii wolnych. Więc tu jest też duże pole do poprawy, ale mam nadzieję, że z punktu widzenia Barretta najważniejsze będzie znalezienie też lepszych partnerów do gry, bo jakby nie powiedzieć, na razie w Nowym Jorku się nie przelewa, jeśli chodzi o talent, nie przelewa się, jeśli chodzi o umiejętności trenerskie, menadżerskie, jakiekolwiek inne, więc ten RJ Barrett jest taką pozytywną jaskółką, która może napawać trochę bardziej optymistycznie na przyszłość, ale z drugiej strony kilka lat temu dokładnie w takiej samej roli był tam Kristaps Porzingis. Porzingisa już nie ma. W Nowym Jorku zaszły kolejne zmiany trenerskie, menadżerskie i jakiekolwiek inne, a drużyna jest dalej w tym samym miejscu. Więc jeżeli ktoś gdzieś nie zrobi jakichś dobrych decyzji, no to niestety Barrett też za parę lat może być w tej sytuacji, w której jest Porzingis. Numer 4 na mojej liście, Tyler Hero. Trochę niespodziewany debiutant z Miami Heat, który świetnie się odnalazł w tej drużynie, który jest być może jednym też z kandydatów do nagrody najlepszego rezerwowego ligi. Jak będę robił ranking rezerwowych, być może za tydzień akurat, to myślę, że gdzieś tam Hero się zakręci w pierwszej dziesiątce. Hero, który przede wszystkim ma za zadanie rzucać za trzy. I wywiązuje się z niego na razie bardzo dobrze, bo oddaje ponad 5 trójek na mecz, trafia prawie 40% tych trójek, no i jest świetnym wsparciem z ławki dla drużyny, gdy ta potrzebuje punktów. On najczęściej gra obok Gorana Dragicia na boisku, no i obaj bardzo dobrze ze sobą współpracują, więc tu zdecydowanie plus. Dlatego Hero, mam wrażenie, w ogóle nie ma jakichkolwiek obaw przed graniem, więc tu też był dobry wybór tego zawodnika pod kątem psychologicznym, pod kątem jego przygotowania do ligi NBA, więc tu ponownie Miami Heat zapunktowali, no a Hero po prostu swoją grą im się odwdzięcza i wydaje mi się, że on może być jednym z ważniejszych graczy już także później w playoffach. Na miejscu trzecim wchodzimy już na podium. Największe zaskoczenie tego sezonu, jeśli chodzi o debiutantów, a jednocześnie zawodnik, który najbardziej korzysta na kontuzjach zawodników w swojej drużynie. Jest to Eric Pascal z Golden State Warriors. Pascal, którym się nic nie mówiło przed sezonem. Miał być gdzieś tam zawodnikiem z końca ławki Golden State Warriors, tymczasem kolejne kontuzje, urazy Kevona Looneya, Williego Colisteina, Draymonda Greena sprawiły, że Pascal dostał swoją szansę i ją wykorzystał. Zaczął grać od pewnego momentu w pierwszej piątce i gra tam do dzisiaj obok Draymonda Greena i bardzo dobrze sobie radzi do dzisiaj. Nawet w meczu ostatniej nocy rzucił 16 punktów z Charlotte Hornets. To oczywiście nie wpływa na wyniki Golden State Warriors, którzy wygrali tylko 4 z 23 spotkań na razie, ale Pascal tutaj swoje akurat
robi. Jak widzicie po statystykach, to jest drugi na razie najskuteczniejszy, jeśli chodzi o liczbę punktów zawodnik wśród debiutantów, więcej rzuca od niego tylko Ja Morant. Ale co ważniejsze, Pascal robi to na skuteczności ponad 50% z gry. Trafia 81% wolnych, 31% trójek, więc tu jest naprawdę nieźle. I wydaje mi się, że ci, którzy głosują gdzieś tam na najlepszych debiutantów, patrzą też na statystyki takie, powiedzmy, masowe. Dlatego te 17 punktów Pascala dla mnie przeważyło o jego wyższości nad Tylerem Hero. Natomiast no to też jest pytanie, co dalej z nim będzie, jak on sobie poradzi w przyszłym sezonie, jak to będzie z jego grą, jeśli do zdrowia wrócą Steph Curry, Klay Thompson i wszyscy pozostali, bo Kevon Looney i Willie Cauley-Stein już wrócili i póki co, przynajmniej na razie, Pascal się utrzymuje w piątce, natomiast to może być fajne uzupełnienie na kolejne lata dla Golden State Warriors, więc to też dla nich ogromny plus za wybranie go w drugiej rundzie draftu. Natomiast minus dla nich jest za to, że puścili takiego zawodnika jak Kendrick Nunn, który zajmuje drugie miejsce w moim notowaniu. Kendricka Nana mieli pod nosem, gdyż w poprzednim sezonie był w drużynie, ich drużynie filialnej w G-League, natomiast Nan został odpuszczony, przejęli go Miami Heat, zaczęli go trenować, zaczęli mu dawać szansę i on się odpłacił we wspaniały sposób. To on dostał nagrodę dla najlepszego debiutanta listopada w konferencji wschodniej. No i nie ma się co dziwić, natomiast Nan gdzieś tam, mam wrażenie, troszkę spuszcza z tego tonu, który narzucił od początku sezonu, ale i tak jak na dzisiaj to jest drugi najlepszy debiutant NBA. Z dużymi szansami na to, żeby stać się najlepszym debiutantem, z tego względu, że numer jeden, o który się już domyślacie, czyli Ja Morant, jest w tej chwili kontuzjowany, to raz. Po drugie, Kendrick Nunn gra w drużynie, która zdecydowanie jest na plusie i walczy mocno o playoffy, a on tam w tej chwili jest drugim najważniejszym graczem, albo trzecim, obok Jimmy'ego Butlera i Bama Adebayo. Więc Nunn bardzo szybko wszedł do drużyny zwycięskiej, staje się w niej jednym z trzech liderów i już prowadzi ich do zwycięstw. Więc na dzisiaj to jest mój numer 2, natomiast z najlepszymi perspektywami na to, żeby stać się numerem 1 już w kolejnym notowaniu i być może też na koniec sezonu, jeśli utrzyma swoją dotychczasową dyspozycję. Natomiast na razie numer 1 to zdecydowanie Ja Morant, czyli rozgrywający Memphis Grizzlies. Zawodnik, który sprawił, że tęsknota za Mike'em Conleyem bardzo szybko przerodziła się w nadzieję na wspaniałą przyszłość. Z tego względu, że Ja Morant poza zwykłymi umiejętnościami koszykarskimi, które naprawdę ma duże, ma też w sobie żyłkę zwycięzcy przede wszystkim. Ma też w sobie taki charakter, że nie boi się podejmować trudnych decyzji w kluczowych momentach spotkań. No i też przez to potrafi pomóc drużynie w wygrywaniu, a mam wrażenie, że jedna statystyka, o której wszyscy gdzieś tam, znaczy wszyscy, o której wielu zapomina, rozpatrując poszczególnych zawodników w perspektywie ich sezonu, kariery, czy miejsca w historii, to jest umiejętność wygrywania meczów. I mam wrażenie, że Ja Morant, patrząc na to oczywiście, jaki skład mają Memphis Grizzlies, to Ja Morant ten gen wygrywania w sobie ma. Bo on potrafi już dwa czy trzy spotkania rozstrzygnąć w końcówce na korzyść swojej drużyny. Czy to obroną, czy to zdobywaniem punktów. I to jest coś, czego nie da się nauczyć w NBA w trakcie kariery. To albo się ma, albo się nie ma. To ewentualnie można to odblokować jakoś pod kątem psychologicznym. Natomiast jeżeli ktoś chce bardzo wygrywać, no to właśnie gra jak Ja Morant, który mam wrażenie jest połączeniem szybkości Russella Westbrooka, połączeniem umiejętności na piłce i tego, jak fajnie sobie radzi w kozłowaniu Kyriego Irvinga. I jeśli do tego dołoży po prostu doświadczenie w NBA i rozwinie się jeszcze bardziej, na przykład będzie chętnie jeszcze korzystał z rzutów za 3 punkty, których trafia na razie 41%, to będzie zdecydowanie tylko i wyłącznie lepiej z nim. Jedyne, co mnie martwi w tej chwili, to ta kontuzja, która spowodowała, że w tej chwili odpoczywa. Mówi się po prostu o skurczach mięśni grzbietu, przez co on odpoczywa teraz przynajmniej na 2 tygodnie, czy tam na przynajmniej na tydzień, ale to może być po prostu kwestia zmęczeniowa. No wiadomo, zawodnicy wchodzący do NBA spotykają się z zupełnie innymi obciążeniami, jeśli chodzi o podróże, jeśli chodzi o liczbę meczów, natężenia tych spotkań, to do tego są nieprzyzwyczajeni i niektórzy sobie po prostu z tym mogą nie radzić. Mam nadzieję tylko, że to jest tylko i wyłącznie problem teraz, a on za jakiś czas zniknie. Okej.
To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast. Zapraszam Was oczywiście do dyskusji odnośnie tego, czy zgadzacie się ze mną, czy macie jakiś inny ranking, albo po prostu może chcecie powiedzieć, że no zdecydowanie głupio obstawiam i macie swój lepszy pomysł, więc komentujcie, piszcie i zapraszam Was po prostu do słuchania kolejnych podcastów Zarychta na Solo. Na dzisiaj to tyle, dzięki i do usłyszenia. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.